9 lutego, bardzo ważna data w tym momencie dla regionu i dla Polski. Tak, 9 lutego po raz kolejny rolnicy z całej Polski organizują aktywne protesty. Aktywne protesty się odbędą w całej Polsce. Najprawdopodobniej będzie jeszcze więcej punktów protestacyjnych niż 24 stycznia. Protest z 24 był jakby takim wstępem, ponieważ wszyscy wiemy, żeby odbyły się zmiany, musi to być cykl. Musimy naszą pozycję budować, musimy dać znać społeczeństwu o naszej katastrofalnej sytuacji. Dzisiaj jakby w ministerstwie wszystkie centrale związkowe rozmawiają z ministrem i uwaga, jest to pierwszy raz w historii, kiedy mamy wspólny komunikat, tak? Kiedy wszyscy jakby naszym protestem chcemy wesprzeć naszą pozycję ministra w negocjacji w Unii Europejskiej. Solidaryzujemy się, jak dołączamy się w tym momencie do innych rolników w całej Europie, którzy też są w tej złej sytuacji ekonomicznej. Tu nie chodzi tylko o cenę, ale tak naprawdę teraz o istnienie jakby zdrowej żywności w Unii Europejskiej na całym rynku. Trzy postulaty, tak. Dalej jesteśmy w naszych głównych postulatach, to jest przede wszystkim uporządkowanie handlu z Ukrainą. To nie jest tak, że zablokowanie, bo wiemy, że jesteśmy krajem sąsiadującym i handel się musi odbywać, z tym, że jakby żądamy jednego, żeby produkty, które ewentualnie mogą wjechać z Ukrainy, były tej samej jakości, tym samym standardom podlegały, które podlegają nasze, tak. Drugi postulat to jest Fit for, czyli tak zwany Zielony Ład. I w tym Zielonym Ładzie niejednokrotnie obostrzenia, które są, nie służą tak naprawdę w naszej ocenie niczemu oprócz zwiększenia kosztów produkcji i nie służą też środowisku. To my jakby do tej pory dbaliśmy o to środowisko i z niego korzystaliśmy i tak naprawdę one w dobrym stanie, tym bardziej jeszcze w Polsce. A kolejne obostrzenia po prostu będą nas eliminowały z rynku. Będą nas eliminowały z rynku, to wcale nie spowoduje to, że na rynku żywności nie będzie mniej, ale po prostu będzie płynęła z innych źródeł, które są niekontrolowane. I trzeci najważniejszy postulat, też najważny postulat, to jest przeciw wobec ograniczenia jakiejkolwiek hodowli zwierząt w Polsce, tak? Mamy już sygnały właśnie o chęci ograniczenia hodowli norek w Polsce. To jest automatyczny zdecydowany sprzeciw. Boimy się przede wszystkim tego, że już nawet taki sygnał może prowadzić potem do dalszych restrykcji, jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt. A musimy to wiedzieć, że te zboże, które mamy na rynku, mogą tak naprawdę skonsumować w większości zwierzęta. I na koniec prosiłbym o przypomnienie, ten piątek... W powiecie bialskim mamy przejazd kolumny ciągników Wisznice, Łomazy, Biała Podlaska i z powrotem do Wisznic. Tam zakończą koledzy na rondzie. Zaś tradycyjnie zbiórka przy hotelu Chrobrym o godzinie 12 i zajęcie pasa drogowego. No właśnie tu pytam, zajęcie pasa drogowego, więc wy nigdzie nie wyruszacie, zatrzymacie ciągniki na pasie drogowym, tak. I będą stały? I będą stały. O jaki czas, o czasie stania naszych ciągników zdecydujemy po rozpoczęciu protestu. I również odcinek, który zajmiecie, zależy tak. od ilości. Możecie się wymieniać, możecie dojeżdżać, tak, może być tak. Rozrastać. Dokładnie. Thank you.